Dzień dobry Państwu. Wtorek, chociaż tym razem tak się składa jak raz w miesiącu, że nagrywamy jeszcze w poniedziałkowy wieczór, więc jeżeli coś się gwałtownego wydarzy, to nie jesteśmy tego w stanie przewidzieć. Moim gościem jest, jak co wtorek, Ludwik Pęzioł. Cześć Ludwiku. Cześć Krzyśku i witam wszystkich Państwa. Zanim zaczniemy, tradycyjnie przypominam, że istnieje bardzo wiele możliwości okazywania życzliwości temu kanałowi, takich jak zostawianie komentarzy, dzielenie się linkami, zostawianie łapek w górę, a także wpłaty na rozmaite portale, takie jak Patronite, jeżeli chcą Państwo to robić regularnie, albo już zaczęli Państwo to robić, bo wtedy przypominam, że to trzeba co jakiś czas odświeżać i potwierdzać tą chęć wpłacania, albo spontanicznie poprzez Buy Coffee. I to chyba tyle tych podstawowych informacji. Dodatkowa ważna informacja jest taka, że jak Państwo mogli zauważyć, nie było mnie przez tydzień. Właściwie niewiele wiem, co się dzieje. Znaczy trochę wiem, jakieś echa wydarzeń do mnie Nie będzie to docierały. przeszkadzało nam w komentowaniu na pewno. Nie będzie, tak nie będzie nam to w ogóle przeszkadzało w komentowaniu. No i cóż, wróciłem do Warszawy, wróciłem do świata polityki i dowiaduję się, że Jacek Żakowski podobnie jest problemem dla swojego środowiska, bo powiedział był, że Tusk sięgnął po metodę putinowską, której się w demokracjach nie stosuje. I żeby od razu jakby potwierdzić to, że Jacek Żakowski ma całkiem sporo racji, TVP Info usunęło tweeta z tą wypowiedzią, więc jakby no wszystko jest na swoim miejscu. Jacek Żakowski to jest ciekawa dosyć postać. Broń Boże, nie będziemy go zapisywać do nas. Nie będzie jeszcze z nami, przynajmniej nie w ten czwartek, nie będzie prowadzącym Radia Oblężona Twierdza. Co dalej, to się zobaczy. Natomiast no strasznie, strasznie zawiódł swoich politycznych przyjaciół. To nie pierwszy raz, bo oni zawsze mówią, że to zawsze był pisowiec. No to chyba nie był. Jak ty, Ludwiku, na to patrzysz? Pisowiec, nie pisowiec? No tak jak Kancelował powiedziałeś, go? na pewno bardzo kłopotliwy jegomość, no bo w ogóle osoby ideowe są zawsze w swoich obozach najbardziej kłopotliwe. Wszyscy tak w sposób niepisany rozumieją, że teraz rozumienie demokracji czy liberalizmu się zmieniło na zamordyzm, a on ciągle jeszcze myśli, że to jest serio i że demokracja to demokracja, liberalizm to liberalizm. No i trzeba takiej osobie tak go troszkę szturchać pod stołem, zrozumiała, że to już nie, już nie w tę stronę, a ona jest ciągle niesforna. No i, ale on taki zawsze był rzeczywiście, bo pewnie pamiętasz, jak przed wyborami w 2023 roku w kampanii wyborczej on się bardzo mocno przeciwstawił silniczkom. Ja w ogóle tak bardzo, w związku z tym, że tak putinizuje nam się ten ustrój polski, to a silniczki trzęsą wszystkim, to ja tak myślałem, żeby jakiś taki neologizm stworzyć, połączyć silniczki z siłowikami, ale po prostu moje zdolności werbalne tutaj nie domagają, więc jak państwo, jak się uda to połączyć, to byłoby fajnie, ale już zostańmy przy tych silniczkach. No więc on postawił się silniczkom, ponieważ stwierdził, że jednak trzecia droga musi dostać się do Sejmu, bo inaczej PiS będzie utrzymywał władzę, znaczy utrzyma władzę, wygra wybory. Tak realnie. No i napadnięto na niego, że staje po stronie zdrajcy Hołowni, bo przecież wtedy Hołownia był uznawany za zdrajcę, ponieważ nie chciał brać udziału w tym porozumieniu dotyczącym startu z jednej listy całej tak zwanej opozycji demokratycznej. No, bo twierdził, że w jego badaniach sondażowych wychodzi, że i tak się dostaną. No i wtedy ta jatka się rozpętała i stanął po stronie Hołowni. Więc bardzo się naraził wtedy Żakowski, między innymi tam Tomaszowi Lisowi, już wtedy był jakimś tam pewnie pisowcem okrzyknięty. No ale wierny był swoim zasadom i okazało się, że ma rację. No z drugiej strony to trochę cieszy, że są jeszcze jacyś, jakieś resztki tych liberałów ideowych, no bo powiem ci, że ci ideowi liberałowie są jeszcze groźniejsi. Ale ja jednak bardziej szanuję takiego Żakowskiego, który serio wierzy w te swoje idee i w ogóle bardziej na przykład szanuje jakiegoś tam trockistę, który działa tam w czwartej międzynarodówce, czy jakiegoś anarchistę, który idzie walczyć z koktajlem Mołotowa i tam rzuca w domy handlowe w ramach walki z kapitalizmem.
no niż takiego, no właśnie koniunkturalnego, który na przykład jest bardzo lewicowy, ale dzieci już nie pośle do klasy, w których jego rówieśnicy będą mieli pochodzenie robotnicze. Więc w pewnym sensie Żakowski jest mi dalszy i jest groźniejszy, ale jakoś tam go bardziej szanuję, że jednak on jest ideowy. Coś ci przeczytam. Mhm. Przypomniałem sobie o tym teraz. Widzieliście posiedzenie Rady Warszawy? Jacek Żakowski. To był przedsmak horroru, który zgotuje nam opozycja, kiedy wygra. Koalicja Obywatelska pokazała w Warszawie, jak bardzo jest antydemokratyczna w działaniu i jak bardzo lekceważy meritum. W ten ostry sposób Jacek Żakowski komentował w TOK FM przebieg posiedzenia Rady Warszawy dotyczącego bonifika za przekształcenie użytkowania wieczystego we własność. Mhm. Moim zdaniem to był przedsmak tego horroru, który możemy mieć w Polsce. To jest znowu jakby ten sam cytat. Skąd on pisze, że kompletny brak szacunku dla jakichkolwiek reguł demokracji. Zamknięcie debaty zanim się zaczęła. Marszałek Kuchciński to szczeniak przy tym, co tam się działo. I to wszystko jest cytat, jak mówię. Jacek Żakowski, 2018 rok. No, mhm. Więc to jest dosyć, dosyć interesujące. Jeszcze ideowiec, rzecz... ideowiec. I tak. dlatego nie będzie nigdy, nigdzie wyżej nie zajdzie. Więc... Dlatego jeszcze sobie przypomniałem w kontekście tej, znaczy nawet nie ja, no nawet właśnie wspomniane przez ciebie silniczki to przypominają, że przecież Żakowski zwariował, bo on proponował, żeby jeden kanał telewizji zostawić PiS-owi. Po wyborach, nie? No tam jest taki właśnie spór doktrynalny, czy pisowców zabijać od razu, czy tak po kawałeczku, żeby jeszcze cierpieli. I tutaj ci, którzy nie chcą po kawałeczku, to jeszcze mogą być uważani za zdrajców, więc to... Zresztą to jest o tyle ciekawe, że pamiętam doskonale, że ja mogłem o tym już mówić parokrotnie, że pamiętam jak powstała ta i nigdy nie dokończona ustawa medialna, którą miał przedstawić PiS, a nad którą Krzysztof Czabański pracował jeszcze w czasach właśnie opozycyjnych dla PiS-u i dla siebie, a ja miałem zaszczyt przy tym na pierwszym etapie prac trochę pomagać. Tam też była taka koncepcja, żeby podzielić media, tak jakby ustawowo na stałe, że tam jeden program telewizji dla opozycji i dwa programy radiowe dla rządzących, jeden dla opozycji, jeden jakby wspólny. No, więc to jest taki sposób myślenia, który się owszem pojawia, ale on się pojawia tylko wtedy, kiedy ktoś jest w opozycji i myśli, że jakoś się dogada. Kiedy tylko ktoś przychodzi do władzy, to zapomina o tym, a niedobrze, no bo wiadomo, że władza nie jest dana na zawsze, więc myślę, że to tak naprawdę byłoby rozsądne, no ale działania rozsądne nie są dla polityków jakieś takie specjalnie atrakcyjne. No, Żakowski nie pierwszy raz się będzie mierzył z hejtem, no to zawsze jest właśnie, to jest dosyć zabawne dla mnie, jak takie osoby strasznie radykalne nagle znajdują wrogów po prostu wszędzie. I się czuło też bardzo osamotnione, kiedy tak był ten tekst o samotności Tuska, ktoś to przypomniał, Waltera Chełstowskiego, taki prawie że wiersz o samotności Tuska, no tu jest co chwila zdradzany przez wszystkich, no teraz kolejny raz zdradził Żakowski. No to co do meritum, no to nie da się ukryć, że on powiedział prawdę, no to jest faktycznie ten taki model zarządzania zamordystyczny, taka psopokazówka. Gorsza sprawa, że to się niestety chyba Polakom podoba i to jest taki już wyższy, szersza refleksja, że wiesz, że widać, że banał to jest, ale Platforma robi cały czas wszystko to, co oskarżała PiS i to się sprzedaje, ma wsparcie medialne. Jestem bardzo ciekaw, no teraz możemy tylko zgadywać, czy PiS faktycznie był taki zły, jak był malowany, czy on bez wsparcia medialnego jednak zyskałby więcej sympatii społecznej, być może tak. Ja nie wiem, czy to się Polakom tak bardzo podoba, bo jednak opinia publiczna się habituuje do różnych sztuczek, tak samo jak przyzwyczaja się do sztuczek na przykład marketingowych i tym nie można jej oszwabić, tak jak przykład, nie wiem, na początku lat 90. ludzie się nie nabiorą. Ileś osób się nabierze na to, że jeżeli na opakowaniu jest napisane osełka, to że to jest masło, ale już po jakimś czasie się przestaną na to nabierać, zresztą sprawdzać. I tutaj myślę, że działa podobnie to z PR-em politycznym i myślę, że jest w powszechnej świadomości to przekonanie, czy ta wiedza, w jaki sposób zarządzane są
czy to, nie wiem, można to nazwać PR-em, no propagandowo powiedzmy, zarządzane są te społeczeństwa azjatyckie, jakoś to kojarzy i pewnie sobie przejdziemy do tych kwestii PR-yzacji tej powodzi, bo właśnie ja mam wrażenie, że Tusk używa starych metod i to jest recydywa początku jego rządów, kiedy no PR przekrył już realną politykę w 100%. Czy chcesz jeszcze coś o tym zamordyzmie, czy możemy sobie przejść do tych nagrań ustawek i tego typu rzeczy i tam Jurasa Świętego? Za chwilę, wiesz, jeszcze jest jedna rzecz, był mianowicie ten sondaż, znaczy to, sondaż jest tutaj dęte trochę, bo to jest badanie, które przeprowadzono tam na grupie 800 osób tylko. No ale z tego sondażu zrobionego przez Polsat, czy tam nagłośnionego przez Polsat, wynikało, że właściwie 3/4 Polaków, tylko w różnym stopniu, uważa, że nie powinno dochodzić do krytyki rządu w czasie klęski żywiołowej, czego połowa uważa, że absolutnie nie powinno, a 1/4, że tylko w jakimś ograniczonym zakresie. W ograniczonym zakresie. No więc to, jeżeli by uznać, że jest to prawdziwe, no to to wygląda kiepsko. A myślę, że jedna, że niezależnie od tego, na ile ten sondaż był dęty, to jedna zmienna tam jest dosyć prawdziwa, mianowicie wynikało z tego, że im wyższe wykształcenie, tym większa skłonność do legitymizacji właśnie tego zamordyzmu i braku krytyki władz. To jest ciekawe, że ta walcząca o wolność inteligencja, tak naprawdę jeżeli tylko jest rząd, który ona sobie wybrała, który ona ceni, no to ona przymknie oko na wszystko i każe nam również oczy zamykać. Ja akurat tutaj pozwolę sobie na drobną reklamę, bo tak akurat wyszło, że w nadchodzącym tygodniku Solidarność tematem numeru będzie takie właśnie abdykacja inteligencji ze swojej roli społecznej i milczenie elit. I właśnie ja o tym napisałem całkiem spory artykuł, który bardzo Państwu polecam. On na pewno będzie nie tylko na papierze, ale też na portalu, więc ja go będę też linkował u siebie na Twitterze, gdy to już się pojawi. No ale ogólnie rzecz biorąc, moim zdaniem nie wygląda to dobrze. Czy ludzie się nabierają, czy się nie nabierają? No, władza ma dosyć duże możliwości jednak kontrolowania tego przekazu. Media potrafią sobie same kaganiec narzucić. Jest oczywiście trudno niektóre rzeczy ukrywać, dlatego że no, wypowiedzi, nie wiem, wójtów, burmistrzów, po prostu mieszkańców przedzierają do opinii publicznej, nawet czasami na takich mainstreamowych portalach jak Wirtualna Polska czy Onet. No mamy oczywiście Republikę, czy w Polsce, które ten przekaz inny od mainstreamu nadają w większym zakresie, więc może to się przebije, ale czy to wpłynie na odbiór rządu jako taki? Nie wiem, czy czekamy Ciężko, na badanie. Ale nie chodzi o to, czy prawdziwe sytuacje się przebijają, tylko chodzi o to, że ludzie, że kiedy się przepijarzy, mówiąc tak, łamaną polszczyzną, angielszczyzną, no to wtedy ludzie widzą tę nieudolność, no tak jak dostrzegali tą łomność perelowską, no i się wydali, że w propagandy takiej perelowskiej i się z tego śmieją, no i mi się wydaje, że jednak zatrudnienie Jurka Owsiaka przykładowo do tego, co się wydarzyło, to by się nadawało na jeden z odcinków serialu Black Mirror. Nie wiem, czy kojarzysz taki serial, to był taki serial tak dystopijny. Tam był taki jeden odcinek, w którym wybory na prezydenta wygrywa taka komputerowa maskotka Waldo. I to jest ukazane jako taki dystopijny, ostateczny triumf PR-u nad rzeczywistością. Tu przerwę ci tak. I powiem, że ja pisałem o tym odcinku nawet na Twitterze niedawno, bo byłem właśnie Szymon Hołownia jest polskim Waldo. To przepraszam cię, to ja nie widziałem tego tweetu. Jeden z miliona tweetów, ale tak, ja też Państwu bardzo polecam ten odcinek, zwłaszcza, że jeżeli ktoś serii nie zna, to nie znowu, trzeba znać znowu serii. Będzie, że plagiatuje, a ja to dzisiaj sobie przypomniałem i nawet sprawdziłem na Filmwebie. Skądże znowu? Pisałem o tym bardzo dawno temu.
A dawno temu, Natomiast dobrze, bo ja myślałem, że tak, niedawno właśnie. nie. Jakieś parę miesięcy temu myślę to było. Natomiast bardzo Państwu polecam ten odcinek. Jak mówię, no, te odcinki są niepowiązane, więc jeżeli ktoś z Black Mirror jako takiego nie ogląda i nie ma ochoty, to wystarczy sobie ten jeden odcinek obejrzeć. No to właśnie pomyślałem, że zatrudnienie Jurka Owsiaka do, jako takiego specjalisty od szybkiego pomagania ludziom, jak tutaj określił jego kwalifikacje, Donald Tusk, no świetnie by się nadawało do takiego odcinka właśnie Black Mirror, bo wyobrażam już sobie taką scenę, że idzie fala, już zbliża, już się tama łamie, zaraz ma zostać zalany dom, a tutaj mówię, wszystko w porządku, wszystko jest pod kontrolą, już nawiązaliśmy kontakt z Jurkiem Owsiakiem. Prawda? Więc to takie, przepraszam, że taki czarny humor, ale no taki też był w tym Black Mirrorze, w związku z tym mi się wydaje, to, że to pasuje. No, czy to ludzie kupią? Trudno im powiedzieć. Wiesz, jak usłyszałem o tym specjaliście od pomocy, od pomagania ludziom, to przypomniała mi się taka anegdotka z mojego życia, bo ja w życiu w zasadzie miałem taką bliższą styczność tylko z dwoma Żydami. Żeby było śmiesznie, każdy z tych Żydów stuprocentowo spełniał takie właśnie stereotyp ten Żyda, prawda? No i jeden z tych Żydów to była osoba, której wynajmowałem mieszkanie. No i byliśmy w takiej dobrej komitywie, widzieliśmy się raz na jakiś czas, no tak w końcu go zapytałem, ale on Akiwa miał na imię. Słuchaj, Akiwa, czym ty się właściwie zajmujesz? Gdzie ty pracujesz? On tak zastanowił się i tak mówił, powiedział, wiesz Ludwiku, pomagam ludziom. No tak właśnie przypomniało mi się, kiedy usłyszał o tym pomaganiu ludziom, bo mógł też do Akiwy z Donald Tusk zadzwonić, też by pomógł, więc też spełniał kryteria zawodowe pomocy i też mógłby, prawda, pomóc. Więc nie, myślę, że to jednak jest przegranie PR-owe tego, tej, tak powiem, zagospodarowania tej powodzi, no bo no umówmy się, jeżeli pierwszą rzeczą, na przykład gdy Polska została napadnięta, nie wiem, przez wojska rosyjskie, i to pierwszą rzeczą, o której pomyśli Donald Tusk, to jak dobrze wypaść w kamerze, jak się tam odpowiednio nie ogolić, jak odpowiednio ustawić kamerzystę i tak dalej, to chyba ludzie już dzisiaj wyczuwają, a przynajmniej część, że tutaj jest to przedobrzone. Nie wiem, chyba czy mam za dużą wiarę w opinię publiczną, czy nie? Czy to będzie działało twoim zdaniem? I naród jednak daje się na to nabierać. Znaczy myślę, że cały czas dosyć duża część narodu się daje nabierać. Na to, i to jest ta część narodu, która jest dosyć głośno. Natomiast jest, myślę, że słabiej to działa na młodsze pokolenie mimo wszystko. Również to bardziej nastawione lewicowo, nie? No, bo po prostu no, tutaj widać taką abdykację. Z jednej strony to jest granie wizerunkiem. No, według badań sprzed 100 lat ludzie kochają Jurka Owsiaka, więc Tusk chowa się za tym Owsiakiem i pokazuje się za Owsiakiem, chce się pogrzać blaskiem. Ale z drugiej strony też no, widać, że to tutaj po prostu abdykację państwa. No, państwo sobie samo nie poradzi, mimo że ma do tego instytucję, że ale jest Jurek. No to co, ty mówisz, że wejdą Ruscy? No to wejdą Ruscy, no to wtedy po detektora Trutkowskiego, wiesz, zadzwoni premier. No. Dokładnie. Więc, albo do Pudziana, wiesz, albo do Pudziana. Jeszcze tam parę kandydatów można by pewnie wymienić. Będzie wiesz, no, tak narodowa drużyna strongmanów po prostu będzie, wiesz, w stanie obok premiera i chodźcie tutaj. No. Natomiast... Tak. Ale pamiętasz, Krzyśku, na początku kadencji pierwszej rządów Tuska też on przegrzał PR-owo z tym słoneczkiem Peru, z harataniem w gały, z meczami, z jakimiś tam opowiastkami i tak dalej i on jednak w pewnym momencie dostał taki... Dostał reprymendę nawet od własnego obozu i trochę się uspokoił. Ale jeszcze wygrał drugą kadencję. Wygrał drugą, ale właśnie tu jest kolejna sprawa. Czy w związku z tym podążaniem tą ścieżką autorytarną mamy jednak do czynienia z jednak jakimiś zmianami charakterologicznymi u Tuska, bo bardzo często jest tak, że właśnie w tym wieku człowiekowi się troszeczkę zmienia i albo idzie bardziej w to, czym był wcześniej, albo zupełnie mu się odwraca. I mi się wydaje, że on miał te ciągoty autorytarne zawsze, bo to choćby po tym, jak tam
policja poszukiwała, czy służby specjalne tam poszukiwały człowieka, który tam sobie z niego zażartował, jak groził kibicom i tak dalej. Więc on te ciągoty autorytarne miał dawno chyba, więc a może teraz to po prostu jeszcze bardziej pójdzie. Właśnie ciekawe, ciekawe jak to jest. Ciekawe, jak to jest. No, myślę, że to jest właśnie tak, że po prostu te złe cechy się u niego jakby uaktywniły w wersji już chyba maksymalnej. Możliwe też, że po drodze uznał, że on w jakieś, nie wiem, wielkie projekty, to się na tym nie chce bawić, ale chyba on nigdy nie chciał się bawić w wielkie projekty. Dlatego, że jak ktoś ma wizję, to niech idzie do psychiatry, nie? No, on nie miał wizji, on ma potrzebę zemsty, ma do tego narzędzia i to realizuje. No było to widać już po wyborze ministrów. No teraz problemem jest to, że wiesz, ludzi i problemem i nadzieją zarazem jakąś zmianę jest to, że ludzie ogólnie nie lubią polityków i to, że on będzie też dojeżdżał PiS, no to niestety raczej to nie będzie budziło szerokiego społecznego sprzeciwu, bo trochę mam wrażenie, że większość ludzi politykę może traktować jak falę w wojsku, czy po prostu będą uważać, że każda generacja jest zła, no więc teraz chociaż ci oberwą, a potem z równym zapałem ci sami ludzie będą mogli kibicować komuś, kto rozliczał Platformę. Mhm. Natomiast czym innym jest to, jeżeli przy okazji ta władza rezygnuje z jakichkolwiek innych swoich działań, skupiając się tylko na tym, no bo widać, że państwo, było to widać już przed powodzią, że państwo rezygnuje ze swojej aktywności praktycznie w każdej dziedzinie życia. No a powódź pokazała to po prostu nam w pełnym wymiarze. No po prostu, wiesz, jakieś granie się wizerunkiem, ale też jakieś po prostu, wiesz, pozwolenie, żeby potężny region kraju był zakładnikiem jakichś ekologicznych obsesji, nie wiem, dwójki, trójki wiceministrów, wiesz, dosyć niskiego szczebla, wiesz, no nawet ciężko to wszystko jest jakoś po prostu dobrze nazwać cenzuralnie, nie? To więc możliwe, że tutaj podejście ludzi się jednak trochę zmieni w tym zdarzeniu z rzeczywistością, ale też jest pytanie, czy się zmieni, czy wiesz, no co te próby dla nas rozpaczliwe, ale może dla ludzi wiarygodne zwalania winy na PiS, czego ekstremalnym przykładem to był ten taki pan, bodajże Olejnik on się pan nazywał, który na Twitterze wyciął wypowiedź Marka Grubarczyka, czyli ministra z czasów PiS-u. W tej wypowiedzi Grubarczyk przywoływał argumenty Platformy przeciwko zbiornikom, po czym on to tak wyciął, że jakby to była wypowiedź samego Grubarczyka, nie? I on to podał dalej, a potem to podawali dalej, na przykład pani Urszula Sara Zielińska to podawała dalej, tak, nie? Tak. Na swoją obronę. No więc to pokazuje, że może nawet część władzy jest trochę spanikowana w obliczu i dramatu zarówno ludzkiego, jak i wizerunkowego, ale też robią wszystko, żeby to odwrócić. Znaczy ludzkiego nie odwrócą, ale wizerunkowy mogą próbować, nie? Mhm. I mają na tyle liczne grono, które bardzo chce im pomóc, bez również ich walka, że może to im się jeszcze tym razem udać. A właśnie Owsiak w tym wszystkim, no to jest to, co milion razy żeśmy już mówili, że dla Tuska i dla jego ludzi czas się zatrzymał. I czas się zatrzymał, ale dzisiaj już ludzie chyba skojarzą, że on no nie spał na tych wałach i chyba miał się gdzie ogolić w jakimś pokoju hotelowym i że bieżąca woda w nim była prawdopodobnie, więc myślę, że po tych wszystkich przejściach i obśmianiach tego typu trików ludzie jednak mogą się zorientować, że mamy tu z takim teflonem i wydmuszką do czynienia, bo żeby nabierać ludzi, to trzeba wymyślać cały czas coś nowego, trzeba nowe typy oszustw wymyślać, ewentualnie tam adaptować z zagranicy, jeżeli na warunki polskie, jeżeli są jeszcze nieznane, a tutaj to po prostu stare, dobre czy niedobre triki. Nie wiem, ja na przykład nie rozmawiałem z osobami, które gdzieś tam w, powiedzmy, no nie są tak politycznie zaangażowane, czy nie obserwują tak na bieżąco tego, co się dzieje, czy jakoś tam nie analizują głęboko, więc ciężko mi powiedzieć, ale chyba już takie żarty o tych politykach, którzy udają, że chcą być z ludem, jakoś tam się fraternizują i upodabniają do niego, to chyba tej rzeczy jednak większość osób już dostrzega. No na takiej samej zasadzie, jak powiedziałem, jak ludzie się po prostu przystosowują i uodparniają na metody marketingowe na rynku po prostu.
Jak mówię, tydzień mnie nie było praktycznie, nie rozmawiałem z ludźmi o polityce prawie w ogóle. Spotkałem się z jakimiś takimi ogólnymi narzekaniami na zmiany w instytucjach, ale bez jakiegoś tam ukierunkowania politycznego, więc ciężko mi ocenić. Jestem zamknięty w dwóch radykalnych twitterowych bankach, jak praktycznie my wszyscy. I nie wiem, chciałbym, żeby to wszystko no, wpłynęło na jakieś otrzeźwienie, no bo to jest coś więcej niż kubeł zimnej wody na głowę. No ale czy to coś da? No, zobaczymy. Czasu wcale nie ma tak dużo. Sondaże mogą być bardzo ciekawe następne, no ale na razie chyba jest narracja, że on sobie świetnie radzi. No, więc a jak ktoś sobie nie radzi, to zrzucanie odpowiedzialności na dół. To właściwie zdominowało cały tydzień. Jakieś wątki poboczne się pojawiły, typu, że no dalej chcą zabierać immunitet europosłom. Sympatycy księdza Olszewskiego w Watykanie nawet się pojawili podczas audiencji. To mnie bardzo, bardzo cieszy. Pojawiła się też informacja, którą też już się pojawiło dementi, ale ja o niej wspomnę mimo wszystko, czyli nowa odsłona afery wiatrakowej, czyli Daniel Obajtek pisze, że pojawiło się jako pilne nowa ustawa, która idzie dużo dalej niż ta poprzednia, że właśnie też te wiatraki można stawiać wszędzie, nawet na terenach objętych jakimiś bardzo ekologicznymi obostrzeniami, że nawet gatunki zagrożone są mniej istotne, ponieważ nagle się okazuje, że wiatraki mają być inwestycją kluczową dla życia i zdrowia obywateli, jako takie nie podlegać przed jakiekolwiek obostrzenia. No ale Jakub Wiek już uspokajam, a wiem, że dla ciebie to najwyższa instancja, a no, rząd też twierdzi, że to już wszystko stare i nieprawda, no ale nie wiem, ja tam im nie ufam wszystkim. Ja już zostałem mianowany świadkiem Wiechowy przez znajomych tam z Konfederacji, więc nawet mimo, że przyznałem się, że ja nie wiem, co pan Wiech mówi, ale to już nieważne, ja już jestem tam zapisany, tak powiem, bez swojej wiedzy i zgody. No, ja nawet zostałem przez moją żonę zapytany, a co ten pędzio tak tego wiecha ostatnio. Więc coś musisz się zastanowić nad sobą. No, wiesz co, zastanawiam się i dochodzę do wniosku, że no nie można być takim zakładnikiem jakiejś takiej no turbo poprawności. No, jeżeli jak już jesteśmy przy powodzi, wiem, że tutaj Jakub Wiech takie elektryzujące bardzo wrażenie wywołuje. Jeżeli ktoś chce zrobić zasięgi w internecie, to wystarczy, żeby coś o Jakubie Wiechu wspomniał, to zasięgi gwarantowane. Ale tak zupełnie serio, no to jeżeli komuś za samo skrytykowanie formy krytyki Wiecha, które no jest dosyć obrzydliwa, no bo odwołuje się do takich już takiej przesady w jakimś tam określaniu jakichś jego fizjologicznych cech, powoływaniu się na to, przypisywaniu różnych rzeczy, insynuowaniu i tego po prostu jest tak wiele. I jeżeli powie się ludziom, że po prostu mimowolnie budzi to jakąś sympatię do atakowanego, kiedy widać tak nieadekwatny poziom ataku, bo tu nie chodzi o to, że ja uważam, że to, co Wiech mówi, jest dobre, niedobre, prawdziwe czy nieprawdziwe, ale za samą nieadekwatność tego ataku, no to jeżeli już jest zapisywanym do jego obozu, no to ja tutaj będę dalej prowadził swoją krucjatę przeciwko plemienności na prawicy. I byciu kwalifikowanym do szeregów przeciwnika na zasadzie po prostu do krytyki, po prostu znaczy pielęgnowaniu dobrych obyczajów po naszej stronie. Ja, jeżeli ktoś mnie zapisuje na tej podstawie do obozu pana Wiecha, to ja nie mam, nie jest mi bardzo szkoda z tego powodu takiej osoby. No dobra, a co z tymi wiatrakami? Co myślisz? Ja nie chciałem, żebyśmy znowu gadali o Wiechu tak naprawdę, bo to już drugi raz to samo, żeś powiedział co tydzień temu. Okej, w porządku. No ja o wiatrakach nic nie myślę, no po prostu mamy taki szum informacyjny, no bo pan Obajtek tutaj taką zarysował nam opowieść, że w zasadzie to będziemy niemalże zaraz tam wywłaszczani, na podwórku będą nas przeganiać i będą stawiać nam wiatraki w ramach zielonego totalitaryzmu. Strona rządowa to dementuje i mówi, że wcale tak nie będzie, że tutaj będą zachowane standardy, odległości i tak dalej.
No i w rezultacie nie mamy możliwości tego sprawdzić, chyba że ktoś ma jakąś straszliwą nadwyżkę czasu i jest w stanie dokładnie przebadać ze znawstwem te wszystkie dokumenty, projekty i jeszcze jakoś to sprawdzić, nie wiem, zrobić ekspertyzę. No jesteśmy skazani na domysły, tak, kto tu ma rację, więc ja bym na razie po prostu zaczekał. Zaczekał, jak będzie. Prawdopodobnie obie strony trochę przesadzają, tak, przynajmniej tak zwykle bywa. No, Sebastiana Kalety dzisiaj się pojawiły jakieś takie, znaczy dzisiaj, przypomnę, nagrywamy poniedziałek, czyli dla Państwa będzie wczoraj, fragmenty tego projektu i no tam faktycznie dla mnie jest dziwne, bo to wychodzi, że jakiekolwiek zastrzeżenia ekologiczne łącznie z jakimiś tam, nie wiem, gatunkami zagrożonymi już nie są istotne, więc wychodzi, że ludzie są mniej ważni niż gatunki, nie wiem, zagrożone, czy jakieś gatunki ptactwa, kiedy trzeba zabezpieczać tereny zalewowe przed powodzią, ale już się okazuje, że no, zawsze przychodzi silniejszy i w przypadku gatunków zagrożonych tym silniejsze będą wiatraki, no więc ja tutaj też jako powiedzmy właśnie jako nawet może i zwolennik przyrody cały czas umiarkowanie na te maszynki do krojenia ptaków patrzę no, raczej sceptycznie. Co prawda wiatraki wyczyniają z chmurami czasami niesamowite rzeczy i pamiętam, że chyba rok temu też jak wracałem z tego samego wyjazdu, na którym byłem teraz, czyli z Olsztyna, to zauważyłem, że są chmury, które są tak równo przycięte od dołu, że wyglądają jak dymki komiksowe. Dosyć to niesamowite, ale jakoś te wiatraki nie budzą mojej sympatii. No, na pewno trzeba sprzeciwiać się jakimś nadgorliwym próbom realizacji, chodzeniu przed szereg w realizacji tej polityki i zmienianiu tego miksu energetycznego, bo tutaj Polska naprawdę powinna dostać potężną taryfę ulgową, jeżeli nawet współuczestnictwo w tym projekcie jest jakimś warunkiem dalszej, nie wiem, partycypacji w Unii Europejskiej, to naprawdę na specjalnych warunkach. Po prostu nie mamy takich możliwości w tym momencie i jeżeli będziemy tutaj prymusem, a do tego właśnie chce nas skłaniać rząd, chce iść w tę stronę, no to będzie jeszcze bardziej się poszerzała niechęć do polityk klimatycznych i być może wyjdzie z tego jakiś no, potężny ruch oporu, który nie zagłosuje w przyszłości na rząd ten, a nie inny. Może to być nawet coś, co rząd zatopi teoretycznie, bo przecież kiedy już zaczyna chodzić o stan bytu, o warunki bytowania człowieka, o jego budżet domowy, to choćby z tego powodu powinni zwolnić, a tutaj widzimy, że te prymuski nasze dwie, które gdzieś tam w jakiś sposób się znalazły w tym ministerstwie wiadomych nazwisk, no to chyba w drugą stronę to działają, prawda, więc... Tutaj ja przypomnę, bo trochę właśnie ten cały dramat powodziowy przykrył przy okazji to, o czym już gadaliśmy ostatnio, czyli raport Solidarności, a to jest dosyć, warto ten raport, warto się zaopatrzyć w niego, bo on pokazuje w skalę, jak bardzo właśnie te wszystkie ekologiczne działania będą wpływać na nasze życie w każdej tak naprawdę jego dziedzinie. Dobrze. Dzisiaj, znaczy ogólnie rzecz biorąc, właśnie przez tą nieszczęsną powódź, no polityka troszeczkę mimo wszystko albo się nie zatrzymała, ale po prostu wpadła w jakieś takie kolejny typowo powodziowe, że dzieje się mniej. Mhm. Znaczy u niektórych się dzieje aż za dużo, no ale my jesteśmy w tej dobrej sytuacji, że nas nie ma. Chociaż ta woda tej wody w ogóle jest dużo dosyć. Ja na przykład mogę powiedzieć, że jako taką powiedzmy ciekawostkę, że ja w Olsztynie bardzo lubię chodzić, raz w roku jestem w Olsztynie, jak część z Państwa wie, bardzo lubię chodzić wzdłuż Łyny, czyli tej lokalnej olsztyńskiej rzeki i jest taki kawałek tej Łyny, który obejmuje tereny jeziora, które obecnie, znaczy to jezioro nie istnieje, nazywa się Płoci Długa Duża, a że było zabawniej, to na niektórych mapach wręcz jaka płoci dupa występowało. No i to jezioro ma od paru lat wraca
sporadycznie na swój dawny teren, mimo że niby zostało osuszone w XIX wieku. No i właśnie w tym roku jakieś tam fragmenty tego jeziora się objawiły z powrotem. Jest taka fajna ścieżka, która jest zaopatrzona takim ostrzeżeniem, że w ogóle tam zejście ze szlaku grozi utonięciem. No i o ile rok temu, jak tam tędy szedłem, jak ten fragment drogi odkryłem, to tam raczej była to taka teoria tylko, to w tym roku rzeczywiście, wiesz, po obu stronach, jak się szło, to obu stronach była taka zielona rzęsa i tam było widać, że tej wody jest od cholery, więc tej wody jest ogólnie rzecz biorąc sporo. I tutaj przejdziemy do wątku kulturalnego. Mianowicie przed laty, już nie wiem, który to był rok, wydany w roku 99, pojawił się taki utwór, który zacytuję we fragmencie tylko. Bóg stworzył świat dla potrzeb, powodzi i telewizji. Nic, naprawdę nic nie pomoże, jeśli ty nie pomożesz, święty Boże. To jest wiersz Duzia Woda Marcina Świetlickiego, który ukazał się później na płycie Świetlików Perły przez Wieprze. Nie wiem, czy Marcin Świetlicki na tyle jest poruszony tym, co się stało, że nagra teraz nową wersję tego utworu. Musiałby zmienić tekst, dlatego że w tym tekście na przykład pojawia się Aleksander Kwaśniewski. Zresztą to jest fajny fragment. Aleksander Kwaśniewski oto wchodzi do NATO, jedną ręką kontroluje powódź, drugą ręką podpisuje konstytucję. No więc tego Kwaśniewskiego trzeba by z tekstu wywalić, więc już jakiś wysiłek trzeba by włożyć. Inni artyści wysiłku chyba nie włożyli, dlatego że teraz jakby mało było nieszczęść, to piosenka Moja i Twoja Nadzieja zostaje ponownie nagrana przez jaką grupę. A ja się tutaj z tobą do końca nie zgodzę. Tak? Nie, wiesz co, ja pamiętam 97 rok, kiedy ten oryginał powstał, tam między innymi właśnie pamiętam, znaczy w samych piosenkach zespół Hej została nagrana, ale tam gościnnie pamiętam Czesław Niemen i cała plejada polskich. To już było tak, że to oryginał, to już była chyba 10. wersja, no może 10., ale co najmniej trzecia. To już była trzecia. Wersja... Bo była wersja Heja na pierwszej płycie Heja, później była wersja akustyczna z Kobrą, z Kobranocki, a ta wersja, co ty mówisz, to i nawet nie znam w ogóle, nie wiem, nie pamiętam jej. To przy powodzi tysiąclecia, o której ja mówię. Mhm. No ale nic, czy wiesz, ja pamiętam tę piosenkę jako tam młody chłopak, chyba około 12-letni, że nie była ona jakaś ani infantylna, tak jak na przykład ta piosenka Michaela Jacksona, która była takim jednym z pierwowzorów chyba, kiedy to właśnie w celu jakichś tam zebrania się razem i pomocy jakiemuś wielkiemu celowi nieodpłatnie, czy tam jakiejś wielkiej pomocy humanitarnej zbierają się gwiazdy i tam śpiewają i każda śpiewa po wersie, tak? I autor śpiewa refren, tak? Tam We are the world, we are the children, prawda? Więc to było coś w tym rodzaju. No i wtedy to rzeczywiście było dosyć cukierkowe, dosyć takie ckliwe, natomiast ta wersja piosenki Hej, raczej ją dobrze zapamiętałem. Wydawało mi się, że podeszli oni do tematu poważnie, z powagą pewną, w taki sposób dojrzały i to, że jest ten aspekt jakiegoś tam wypromowania się i tak dalej, no to oczywiście, że z pewnego punktu widzenia tak, ale czy my tak naprawdę potrafimy tutaj wejść w umysły tych wszystkich piosenkarzy, piosenkarek, które tam się pojawiły i tak zupełnie zanegować z całą pewnością, że tu jednak był jakiś odruch filantropijny, jakiś odruch chęci przyniesienia czegoś pozytywnego takim przekazem, czegoś takiego solidaryzującego. Może nie wszyscy byli tak zepsuci i myśleli tylko o tym, że są... że i teraz jest tak podobnie, tak? Może nie wszyscy myślą tylko w tym momencie o swojej karierze, tak? I o tym, żeby się podpromować na tej powodzi. Ja nie był taki pewny, że to jest aż tak źle i wszyscy są aż tak zepsuci do cna. Ja nawet nie wiem, czy oni są zepsuci, czy oni nie są zepsuci. Wydaje mi się, że po prostu, że oni są strasznie, strasznie zadufani w sobie, no bo naprawdę nie wiem, jaką pomocą dla kogokolwiek jest nagranie piosenki i to starej piosenki na nowo. Jeszcze, żeby oni napisali, wiesz, w roku 97 to nie była piosenka sprzed 100 lat, to była piosenka w miarę świeża, ona tam miała 3 lata, 4. A teraz to jest, wiesz, stary kawałek nagrany przez starych ludzi, nie wiem po jaką cholerę. Dla mnie to jest po prostu
tak naprawdę to jest brak szacunku ze strony tych artystów. Właśnie, żeby nawet im się nie chce wymyślić nowej piosenki, tylko ich karmią odgrzewanym kotletem. To się można odgrzewanym kotletem, który jest taki stary, to już można się zatruć, wiesz. Mhm. Wiesz co, mi jakoś to nie przeszkadza. Dla mnie to wzbudza jakąś nostalgię. Ja w tym się nie dopatruję jakichś bardzo złych intencji, czy jakiegoś lenistwa, czy braku poszanowania. Być może jest to efekt tego, że ja jestem sentymentalny i jakoś dobrze wspominam tamten utwór. Być może dzisiaj bym go usłyszał po raz pierwszy, to bym tak na to nie patrzył. No ale to jest jakieś tam wskrzeszenie moich wspomnień, więc jakby ja tutaj nie podzielam tak do końca tej emocji, którą masz ty, że to jest takie dymanie widza na jakiś właśnie na odgrzewaniu starego kotleta. I wiem, że część osób myśli tak jak ty, ale jakoś powiem ci, że ja tego nie odczuwam tak bardzo. Znaczy ja powiem ci, że jestem bardzo mile jestem zdziwiony. Jestem bardzo mile zdziwiony, że jesteśmy już tak źli jako ludzie, że nie jestem sam z tą emocją, że już po prostu poczytam sobie komentarze i bardzo dużo ludzi mówi, a czym, w czym to ma pomóc, no. A ja myślałem, że ty jako owsiakowy symetrysta i taki umiarkowany sympatyk Wielkiej Orkiestry, to ty tu nawet staniesz w obronie trochę tej piosenki, a tu nie, jednak się, że nie. Nie stanę w obronie tej piosenki, bo się uważam, że naprawdę można by zrobić coś, nie wiem, cokolwiek nowego, no żeby to był proces twórczy, jeżeli tylko wiesz, przyjdą, zaśpiewają, właśnie to jest tak naprawdę to jest zrobienie czegoś na odwal się, bardzo, bardzo tanim kosztem, nawet po prostu, no wiesz, jeżeli tam Sztadoda tam jeździ i pomaga i faktycznie tam łazi, wiesz, po tych domach, no to oczywiście, że ona tam przy okazji pokazuje, jaka to ona jest dalej atrakcyjna, mimo tam, wiesz, 100 lat na karku, czy tam ile ona ma, natomiast robi coś dla ludzi, natomiast takie nagranie po prostu starej piosenki jeszcze raz i to już właśnie piosenki, która już była nagrana, no nie. Uważam, że naprawdę warto byłoby przynajmniej, no to nie są, to powodzianie zasługują na nową piosenkę, no. No, tyle, ale tyle. Trzeba ją nagrać w miarę szybko, żeby ludzi zmobilizować, no to chyba, słuchaj, chyba wiesz, że to proces twórczy nie jest taki, wtedy też, jak sam zwróciłeś mi uwagę, bo ja o tym nie pamiętałem, że to było wcześniej ukazane, że to jest po prostu adaptacja tej piosenki na potrzeby, powiedzmy, chwili, no ale... To mogliby ewentualnie wziąć jakąś inną z dawnych czasów, no ale to wtedy byś narzekał, że też nie wymyśli nic nowego, więc trudno cię zadowolić. Nie, trudno, ale co do procesu twórczego, no to nie, no bądźmy poważni. W dzisiejszych czasach nagranie piosenki nie zajmuje dużo czasu, nawet wiesz, no znaczy może... A wymyślenie zajmuje chyba troszeczkę. Powiem tak. Na ostatniej płycie, jaką nagrałem jeszcze z zespołem, znaczy teraz nagrywam nową i ją kończę, jak wiesz, ale na poprzedniej płycie Spirit of 84 jest taka piosenka, która zyskała nawet pewną popularność. Nawet okazało się, że ją ludzie biorą jako tło do TikToków czasami, oczywiście to dziełem przypadkiem. Mm-hmm. Piosenka się nazywa Czapka w pierdolka i jest takim, no hit, no jest przebojem, można powiedzieć, największym chyba z tej płyty. O godzinie 14 któregoś tam dnia napisałem do niej tekst. Jak napisałem tekst, to wziąłem gitarę, ułożyłem muzykę. O 18 mieliśmy próbę i piosenka już była zrobiona, nie? Więc najfajniejsze rzeczy tam wymagają jednego dnia. No ja nie wierzę, żeby kreatywni twórcy nie byli jeżeli w stanie... Jeżeli masz wenę, to tak, a jeżeli Zaj, nie masz... Jeżeli to... tam tych twórców masz, nie wiem, ilu ich tam jest, kilkudziesięciu, nie? No to ja nie wierzę, żeby nikt z nich nie był w stanie naprawdę napisać, wiesz, piosenki w jeden dzień. No oczywiście, że ja się mogę czepiać, że ja zazdroszczę Hołdysowi, wiesz, czy coś, ale no... To znaczy, wiesz co, ja bym tak... Piosenka nie jest polityczna, moim zdaniem. Nie ma w tym tekście nic, bo sama gęba Hołdysa, no oczywiście jest i tam część osób, która to wykonuje już tam odpowiednio się skojarzy, ale czy to już jest takie automatycznie odrzucające i nie wiem, mi się, powiem ci, tutaj ta postawa naszej strony tak trochę wzbudziła we mnie wątpliwości pewne, bo to było takie trochę zbyt proste potraktowanie tematu, moim zdaniem, że nawet wzięcie czegoś starego, wspomnienie pewnej dawnej atmosfery, kiedy wszystko nie było jeszcze aż tak upolitycznione, nawet było dla mnie takie pokrzepiające. A tutaj zobaczyłem, że wszyscy jadą po tej piosence i tak się znam, czy jeszcze jakiś skrawek taki
apolityczności gdzieś pozostał, jakiejś wspólnotowości, czy już tylko i wyłącznie, czy to już jest taki idealizm, który trzeba spisać na straty i już wszystko jest upartyjnione, więc ja tutaj będę trochę bronił tego pomysłu. Trudno, najwyżej mi się oberwie w komentarzach. Nie, no może właśnie to twoja postawa jest piękna i szlachetna, natomiast ja po prostu ja ogólnie jakoś mam, im jestem starszy, tym bardziej mam sobie taką niechęć do całego tego świata muzyki rockowej polskiej, nie? Ostatecznie jakby moja postawa życiowa się wzięła w dużym stopniu z negacji tego środowiska. I mówię, no ja, wiesz, ja tego może nie traktuję tak część, jak część osób, które to krytykuje właśnie po linii po prostu jakiejś ideologicznej, tylko po prostu właśnie mówię, mi się wydaje, że tak naprawdę jest dosyć słabe to, że po prostu na artystycznie, że jest to po prostu odgrzanie jakiegoś, no choćby niech będzie, że wartościowego utworu sprzed lat, dlatego że no, jest, to nie jest rok 97, to jest nowa sytuacja i trzeba tym ludziom, jeżeli już się angażujemy w jakikolwiek sposób taki, a nie inny, no to zrobić coś dla nich nowego. No mogę, wiesz, mogę sobie przysiąść zaraz, jest, nie wiem, no teraz jest u mnie 19:20, nie wiem, no jakbym się uparł, to mogę ci do 21:00 napisać wspaniałą piosenkę o powodzi, a imi zrobi podkład i wiesz, będzie super. Dobra, ale to jest faktycznie, ale przynajmniej kontrowersja się pojawiła między nami, a to widzowie sobie... Ale widzisz, ale to jest troszeczkę to, co odnosi się też do tego sondażu, czyli być może jednak ludzie, przynajmniej część gdzieś tam ma zakodowane jakieś jednak poszukiwanie jakiegoś wspólnego mianownika chociażby. Normalnie tam się politycznie nawalajmy, ale jak jest taka sytuacja nadzwyczajna, no to już tam nie mówcie na tym uchem, że ci są nieudacznikami, ci są dupkami, ci są sukinsynami i tak dalej, to sobie później, to już jak się powódź skończy, to nam będziecie tak mówić, a teraz przez chwilę nam tak nie mówcie. I mi się wydaje, że może ja się w tej 50% części społeczeństwa mieszczę emocjonalnie, choć intelektualnie oczywiście, no należałoby to robić tak, jak ty robisz, bo jeżeli nie ma takich napomnień, no to władza się czuje niezmotywowana, prawda? I tylko ten pozytywny aspekt motywacji, a nie ma negatywnego, czyli tego, że stoi z batem. Więc ja emocjonalnie może bym tęsknił trochę za tym 97 rokiem i tym nastrojem, ale intelektualnie może ty masz rację. Nie wiem, to państwo w komentarzach napiszecie, czy tutaj team Pędzioł, czy team Karnkowski, bo to jestem ciekaw bardzo. Prawdopodobnie przegram, ale 50% Polaków uważa, że nie wolno krytykować artystów podczas kręg żywiołowych. Tak, tak, tak. Ja po prostu uważam, że naprawdę można było nagrać im jakąś nową, fajną piosenkę. No, przypomnij sobie pandemię i czasy Hot 16 Challenge, tam naprawdę fajne rzeczy ludzie wymyślali, no. Gdyby oni zrobili, nie, właśnie nowy Hot 16 Challenge, to nawet może by tam coś fajnego się z tego urodziło, nie wiem. Nie będę już o tym nic mówił. Ja obstawiam, że to właśnie ja ze swoimi obsesjami będę tutaj w mniejszości. Więc na tym też na dzisiaj zakończę. Też jeszcze powiem, że przepraszam, że w pewnym momencie przestałem odpisywać na komentarze pod poprzednimi filmami, ale w sumie to głównie dlatego, że się bardzo miło, bo było ich tak dużo, a ja byłem trochę odcięty od internetu. Też trochę z tego powodu nasz pokój pewnie między innymi ucierpiał, ale w tym tygodniu już powinno być wszystko ok. Tak więc już zapraszamy z na góry czwartek, na czwartek 19:30 na Twitterze pokój. Radio Oblężona Twierdza. Ja z Krzysztofem i z kolegą Kubą Maciejewskim będziemy imbować i traktować, lekce sobie ważyć i traktować z przymrużeniem oka różne poważne tematy. A skoro już mówimy o pięknych piosenkach, to też chyba można zapowiedzieć, że zbliża się kolejne wydanie naszej rozmowy muzycznej, prawda? Można to powiedzieć. Tak jest. Prawdopodobnie w najbliższą niedzielę opublikowany zostanie kolejny odcinek na moim kanale, Radykalny Pasywista, rozpracowania operacyjnego, do którego bardzo się pieczołowicie za każdym razem przygotowujemy, właśnie z Krzysztofem i z Francem, kolegą Francem Kradem.
też naszym tutaj muzycznym, muzyczno-serialistycznym celebrytą twitterowym i będziemy sobie dyskutować o zespole. No chyba nie będę zdradzał, może powiem, że zespół będzie zagraniczny i zespół będzie metalowy. Zespół będzie metalowy, więc jeżeli ktoś z Państwa jest ciekaw, to zachęcam do zasubskrybowania mojego kanału i oczekiwania, jeżeli jeszcze tego nie zrobił, i oczekiwania na niedzielną premierę, która pewnie gdzieś w okolicach południa będzie miała miejsce. Choćby z tego powodu, że naprawdę się napracowaliśmy, tutaj całą dyskografię trzeba było wysłuchać, porobić notatki, zapoznać się z biografią, wszystko sobie odświeżyć, kupa roboty i naprawdę warto przynajmniej zrobić nam dobrze i obejrzeć wyniki tych działań naszych w niedzielę. A będzie ciężko, będzie mocno, szybko i no będzie rzeźnia po prostu, nie oszukujmy się. Będzie rzeźnia. Wybór Franca, więc będzie rzeźnia. Tak. Dziękuję Ci bardzo za dzisiaj. Bardzo dziękuję uprzejmie. Przepraszam Franca za tego celebrytę, mam nadzieję, że się nie obrazi na mnie, ale w toku czasami coś palnie człowiek i potem żałuję. Dziękuję Państwu i przypominam, że można ten kanał wspierać na różne sposoby, komentować, subskrybować, podawać dalej, dawać łapki w górę, wpłacać skromne lub nieskromne datki. I to tyle z mojej strony. Postaram się w tym tygodniu trochę nadgonić. Muszę tylko się porozumieć z potencjalnymi gośćmi i mam nadzieję, że o paru rzeczach uda się nam jeszcze opowiedzieć. A z tą moją i twoją nadzieją to takie trochę, bym powiedział, sztucznie wygenerowany tak naprawdę spór. Ale tak po prostu wyszło. Ja po prostu jestem bardzo sentymentalny, no i tyle. I to jest niestety problem w moim przypadku. Na mnie działa przemysł nostalgii niekiedy. I się nabieram na to. Ale tym razem nie zadziała. Okej. Okay. Polecam Państwu tą piosenkę Świetlików. Duża woda z płyty Perły przez wieprze. Nie ma jej chyba w streamingach, ale na pewno jest gdzieś na YouTube. Jeżeli jest, to dorzucę ją do linków. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego, dziękuję uprzejmie.